Witamy w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Państwa Grzegorz Biernacki. Informacje ze świata. Adam Stefanow rozegrał już 2 pojedynki w swoim pierwszym sezonie jako zawodowy snookerzysta. Jak mu poszło? Opowie nasz brytyjski wysłannik Michael Ebert. Halo, Michael? Halo Warszawa, dziękuję za głos Grzegorzu. Jestem w Preston, w samym środku tego niespełna 200-tysięcznego portowego miasteczka w północno-zachodniej Anglii. To właśnie za tą ścianą rozegrały się najważniejsze wydarzenia początku snookerowego sezonu. To tutaj 128 zawodników stawiło się na starcie w walce o kwalifikacje do turnieju Riga Masters i World Open. To tutaj można poczuć słodycz zwycięstwa i gorycz porażki. Oczy całej snookerowej Polski zwrócone były na pojedynki Adama Stefanowa, odpowiednio z Rorym McLeodem i Stevenem Maguire'em. Niestety, nasz jedyny reprezentant poległ w obu meczach w decydujących partiach. Moje źródła jednak podają, że Adam ma się dobrze, z podniesioną głową patrzy w przyszłość i przygotowuje do kolejnych startów. Dla Kuriera Snookerowego, prosto z Preston, Michael Ebert. Informacje z kraju, a dokładniej 4. turniej polskiego otwartego rankingu snookera kobiet. W gdańskim klubie Green Club zagrało 6 zawodniczek. Emocji nie zabrakło. Na reportaż zaprasza Państwa Michał Ebert. Nawet tutaj, na sopockiej plaży, dopiero opada kurz po emocjach związanych z rozgrywkami polskiego turnieju rankingowego kobiet. Po raz kolejny najlepsza w zawodach okazała się Małgorzata Sikorska, pokonując w finale Ewelinę Piślewską 2-1 na ostatniej czarnej bili. Udało mi się porozmawiać z Eweliną o to, co powiedziała po finale. Znów było blisko. Z Trójmiasta dla Kuriera Snookerowego Michał Ebert. Informacje z klubu. Dobiega końca 8. edycja Ligi Snookera w 147 Break. Po 247 pojedynkach w fazie grupowej i 10 w fazie pucharowej ostatniej dwunastki dowiedzieliśmy się, kto zagra w wielkim finale. Będzie to śpiewający Wojtek Ezat i pchający się w gips Jarek Boruk. Zapytaliśmy się naszych ankietowanych, kogo typują na zwycięzcę. Jarek Boruk. Jarek Boruk. Jarek Boruk. Jarek Boruk. Wojtek Ezat. W tym wydaniu Kuriera Snookerowego to już wszystko. Za wiadomości dziękuję, Grzegorz Biernacki. Do zobaczenia.